To jest wszystko sól tutaj? Tak, dokładnie. Wszędzie, gdzie odkryta ściana, skała, sól kamienna. Ktoś pochodzenie wygrywa? Morskie. O, ciśnięta dłoń to jest dłoń naszego dobrego ducha skarbnika, który wszystkimi nami się tutaj opiekuje. A żeby dotrzeć do skarbnika, trzeba słuchać przewodnika. Pozdrawiamy się, mówiąc sobie szczęść Boże. Szczęść Boże, cześć. Jesteśmy w kopalni soli w Wielczce. Jest z nami pan przewodnik Mariusz Jarski. Dzień dobry. Witam, Szymonie. Cóż, kopalnia, szyb, zaraz będziemy zjeżdżali na dół. Na głębokość 64 metry, także też pewne uderzenia będą, takie wolniejsze, 6 uderzeń. Puk, 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 puk. Jaka głęboka jest kopalnia? Maksymalnie? Maksymalnie. Poziom 9, 327 metrów. Natomiast Państwo jako turyści dochodzimy tylko do głębokości 135 na poziom 3 i te trasy są w pełni przygotowane, bezpieczne. Czyli na samym dnie kopalni bylibyśmy już pod morzem? Na samym dnie, tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że nurkowanie byłoby już na ponad 100 głębokości. Na sucho. Dokładnie tak. I tu jest piękny przykład na wtórną krystalizację soli. Podziemne, delikatne źródełka, które przenikają przez górotwór, powodują zawodnienie, zawilgocenie terenu i wszystko, co jest w okolicy, z biegiem czasu porasta solą. Wtórna krystalizacja soli, a jak narasta coraz większe, to tworzą się takie jakby kalafiorki i górnicy od wieków tą sól nazywają solą kalafiorową. Ja myślę, że większość w szkole robiło takie doświadczenie, czy też będzie robić. Słona woda, niteczka, prawda? I coś tam zaczęło narastać. Kryształki soli. To się tutaj dzieje w sposób naturalny. No, słona. To jest maksymalnie słona sól, bo jest idealnie czyściuteńka. Jak ważona. Tak jest. Tylko, że no właśnie, zero chemii, prawda? Wszystko natura tworzy. Już idziemy w tereny cieplejsze, niezależnie od pory roku. Temperatura w podziemiach jest stała. W granicach obecnie 16 do nawet 18 stopni. Osoby wyższe muszą uważać, wiadomo, żeby nam nie zniszczyć zabytkowej obudowy. Gdzie jesteśmy? No jest to takie miejsce, które nazywamy komorą. Jest to po prostu pustka poeksploatacyjna. Czyli tak, górnicy kopali chodniczki poszukiwawcze, natrafiali na bryły soli. Po wybraniu soli zostały te podziemne dziury, których tutaj pod Wieliczką komór jest ponad 2000. One się nie zawalają? Proszę zwrócić uwagę. XVII wiek, bo wtedy były drążone te wyrobiska, to czas, gdy już była odpowiednia technika wydobycia. W poprzednich wiekach zdarzało się faktycznie, że jak górnicy natrafili na bryłę soli, wybrali, można powiedzieć, to białe złoto do zera, bo sól była bardzo droga. No i z biegiem czasu się zapadały. No, był problem. No więc doszli do wniosku, że nie wybieramy wszystkiego. Czyli tak jakby jajko ze środeczka zostawiamy skorupę. Czyli warstwę bezpieczeństwa. I w ten sposób większość komór została w bardzo dobrym stanie technicznym. Ile lat pan pracuje już w kopalni? Od początku, gdy spotkałem się z górnictwem, zanurkowałem do podziemi, to już prawie 40 lat. Ile czasu pan łącznie spędził pod ziemią z tych 40 lat? No, licząc, że powiedzmy każdego dnia po 8 godzin, plus w późniejszym czasie no jeszcze trasa turystyczna, no to dodatkowo powiedzmy te 3-4 godzinki. No to tak jakbym przez ten czas cały czas przebywał powiedzmy 13 lat pod ziemią. Bez słoneczka, tak bez to można słoneczka powiedzieć. Także proszę mieć świadomość, że jak górnik wyjeżdża na powierzchnię z tych ciemności, to bardzo jest zadowolony, jak zobaczy słoneczko na niebie. Tyle, że razi. No, ale jest to już inny oddech. Najważniejsza rzecz w dawnych wiekach, no to była dobra konserwacja pożywienia, no, która świadczyła o tym niejednokrotnie o życiu. Dokładnie. Póki nie mieliśmy lodówek, to zasadniczo suszenie, wędzenie i solenie. Dokładnie tak. Wyprawy jakieś dłuższe, prawda, bez zapasów śledzi dobrze zasolonych na przykład, no nie miałyby szans.
tak samo przecież wiele było wojen, tak? Jak dana warownia zabezpieczyła się duże ilości mięsa, żeby dłużej to wytrzymało, to oczywiście musiało być zasypane solą. I ta sól świadczyła niejednokrotnie, czy się wygrało daną bitwę, wojnę, czy się obroniło jakiś gród. To był właśnie bardzo ważny element, przez to też bardzo drogi. Jak długo ciągną się te korytarze, te chodniki? To jest potężny labirynt pod Wieliczką i pod okolicami, a przestrzeni tych prawie 8 wieków wydrążono 300 km korytarzy. Macie to Państwo w całości zinwentaryzowane, tak? Oczywiście, że tak. Macie swoje mapy? Systematycznie, tak, dokładnie. To już od stuleci są prowadzone dokumentacje i na dzień dzisiejszy robi się to systematycznie. Bo niektóre, można powiedzieć, wyrobiska znikają, jakby to tak nazwać, po prostu zabezpieczamy. Niektóre komory zasypuje się piaskiem, czyli następuje tak zwana podsadzka. No i to się wszystko inwentaryzuje, nanosi. Trzeba mieć świadomość, że no, trasa turystyczna to jest drobny wycinek tych podziemnych labiryntów. To jest tylko 1%. Jakbyśmy jeszcze poszli na jakieś inne trasy, no to maksymalnie uwolnilibyśmy 2% kopalni. Czyli co, trzeba zostać górnikiem, żeby móc bardziej pozwiedzać? Górnikiem i to w odpowiednim oddziale. Bo proszę mieć świadomość, że na przykład w dawnych wiekach, gdy górnicy eksploatowali sól, nieraz komora była eksploatowana kilkadziesiąt lat, to on wchodził do tej jednej komory i nie znał w ogóle innego rejonu kopalni. Dzisiaj w pewnym sensie jest podobnie, bo ktoś prowadzi prace tylko zabezpieczające w jednym rejonie kopalni, a innej części nie zna. Natomiast osoby pracujące na przykład w dziale mierniczym czy wentylacyjnym, te trasy w większości powinien znać. Kto wykonuje też wszystkie rzeźby? To już można powiedzieć, jest to taka tradycja górnicza od wieków. Zawsze wśród braci górniczej, pewnie i nie tylko, no są tacy, którzy mają też inny dar. Bardziej artystyczny. Prawda? Żeby te podziemne ciemności troszeczkę ożyły, no to od wieków na przykład wykonywali sobie kaplice, gdzie mogli troszeczkę się oddać w opiekę temu najwyższemu, prawda? Później, gdy kopalnia się rozszerzała na większość turystów, coraz więcej osób przybywało, to również te niektóre komory upiększano rzeźbami solnymi. W większości rzeźby solne, ale również rzeźby drewniane. Więc górnicy, zresztą obecnie pracujący panowie, wśród dzisiejszych górników też jest kilkunastu, którzy też mają ten talent do rzeźbienia i proszę mieć świadomość, że tak samo przed wiekami jak dzisiaj, w większości są to amatorzy, choć po wielu latach pracy stają się naprawdę profesjonalistami już. Dawniej też jeszcze nie było tych technik takich do sprawdzenia, jaka jest duża komora. Taką bardzo prymitywną metodą było uderzanie kilokiem w ścianę. Jak się pojawiał taki głuchy odgłos, to tak jakby już się kończyło złoże. Gdy później te techniki były coraz lepsze, następowały wiercenia, wydawało się, że wcześniej już jest koniec bryły, a jak zrobiono wiercenia, że to tylko była warstwa i łowca, dalej jest znowu sól, no to znowu eksploatowano. No i na tej zasadzie jedna komora była eksploatowana w różnych okresach czasu. Wydobycie soli z tego miejsca trwało prawie 100 lat. Przemieszczamy się w rejon tego układu transportu pionowego, czyli szyb. Pod ziemią nazywamy szybikiem. Szyb to jest ta dziura pionowa, którą dostajemy się na powierzchnię. Natomiast międzypoziomowe to są szybiki. Choć układ tutaj, jak widzimy, jest taki sam, czyli główny przedział transmisyjny, obok przedział drabinowy, po którym przemieszczali się górnicy i w niektórych szybikach jeszcze w rogu były układy odwadniania, czyli rury spustowe, no, którymi tam właśnie spływała sobie solanka. No, też ważne urządzenie pod względem technicznym. Służyło do transportu pionowego. Czterech górników napędzało ten krzyż ręczny, kierat ręczny. Dziękuję serdecznie. Bardzo było miło. Ja. Również życzę dobrych doświadczeń. To co, zaczynamy. Na początek zbudujemy proste ogniwo elektrochemiczne. Do jego zbudowania będzie nam potrzebna m.in. solanka. Żeby ją zrobić, potrzebujemy wody i soli, na przykład z Wieliczki.
Sól się już rozpuściła, mamy więc roztwór soli w wodzie. Następne elementy to folia aluminiowa spożywcza, nożyczki, pipetka, ewentualnie łyżeczka, dwa krótkie przewody zakończone krokodylkami, ręcznik papierowy, węgiel w tabletkach do nabycia w aptekach i jakiś pojemniczek, w którym będziemy mogli ten węgiel rozkruszyć. Będzie nam też potrzebna przetwornica z diodą LED. Instrukcję tego, jak ją wykonać, znajdziecie w linku w opisie filmu. Zaczynamy od wycięcia z folii aluminiowej kwadratu mniej więcej o bokach 10 na 10 cm. Ręcznik papierowy wycinamy w kształt kwadratu o bokach 8 na 8 cm. Teraz czas na solankę. Papier zwilżamy solanką. Na mokry papier będziemy nakładali rozkruszoną warstwę węgla. Węgiel staramy się rozkruszyć jak najdrobniej. Gdy uznajemy, że już jest wystarczająco drobny, rozsypujemy go na zwilżony papier. Staramy się ułożyć cienką warstwę. Teraz musimy dociąć drugi kawałek folii aluminiowej. Nie może być on jednak większy niż kawałek papieru. Ja wytnę kwadrat o bokach 5 na 5 cm. Miernikiem możemy teraz zmierzyć, czy nasze ogniwo rzeczywiście generuje prąd. Do górnej i dolnej warstwy folii podpinamy krokodylki. Krokodylkami wpinamy się w miernik i widzimy, że dostajemy napięcie. Gdy dociskam górną warstwę folii, zapewnia to ich odpowiedni kontakt i napięcie wyraźnie wzrasta. Możemy teraz podpiąć naszą diodę i sprawdzić, czy faktycznie świeci. Dociskam folię i rzeczywiście mamy niebieskie światło. Czyli solankę możemy rzeczywiście wykorzystać jako jeden z elementów do budowy prostego ogniwa. Ogniwo generuje prąd na drodze reakcji chemicznej pomiędzy glinem znajdującym się w folii aluminiowej i tlenem znajdującym się na powierzchni węgla aktywnego. Prąd powstaje dzięki reakcji na poszczególnych elektrodach. Anodą jest glin, a katodą tlen. Pomiędzy nimi przemieszczają się elektrony, co jest jednoznaczne z przepływem prądu elektrycznego. Kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko korytarze, chodniki, szyby czy komory. To również tężnia, w której teraz jesteśmy. Odwiedzajcie, zaglądajcie, korzystajcie. Bardzo ciekawe miejsce, do którego naprawdę warto zajrzeć. Zwłaszcza ze względu na rozpylną w powietrzu solankę, z której i my skorzystamy do naszych doświadczeń. Do wykonania tego doświadczenia będzie nam potrzebny magnes nodymowy, metalowa nakrętka do słoika, dwie szklanki, pieprz, bateria 9-woltowa wraz z łączem. Szklanki będziemy napełniali czystą wodą oraz solanką. Ja solankę zaczerpnę z tężni, Wy możecie swoją wykonać tak samo jak ja to zrobiłem w poprzednim doświadczeniu. W tej szklance mamy słodką wodę, a w tej mamy solankę. Najpierw do nakrętki przyczepiamy magnes, a do baterii złącze. Następnie na nakrętkę wlewam trochę słodkiej wody i wsypuję odrobinę pieprzu. Sprawdźmy, co się stanie, gdy umieszczę przewody w wodzie. Nic się nie dzieje. Sprawdźmy, czy gdy wymienimy wodę słodką na solankę, zajdzie jakaś zmiana w tym doświadczeniu. Teraz na nakrętkę wlewam solankę, znowu wsypuję pieprz i ponownie zanurzam przewody. W zasolonej wodzie występują zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, które pod wpływem pola elektrycznego poruszają się. Jednak ruch jonów sam w sobie nie wymusza przepływu solanki. Do tego potrzebne jest również pole magnetyczne wytwarzane przez magnes. Prostopadle do linii pola elektrycznego występują linie indukcji pola magnetycznego. Dzięki temu możemy zaobserwować ruch solanki z pieprzem. Czas na kolejne doświadczenie. Teraz będę przygotowywać nasycony roztwór octanu sodu z wody demineralizowanej i z bezwodnego octanu sodu. Do garnka wlewam wodę, włączam kuchenkę tak, by woda osiągnęła temperaturę około 70 stopni i zaczynam powoli rozpuszczać octan sodu. Mam już nasycony roztwór octanu sodu, więc przeleję go do mniejszych naczyń, by mógł łatwiej wystygnąć. Gorący, nasycony roztwór octanu sodu po wystygnięciu stworzy roztwór przesycony. Niestety octan nieszczególnie chciał nam wystygnąć w tężni, więc przenieśliśmy się do naszego studia, gdzie oto mamy przesycone roztwory i możemy przystępować do ich gwałtownej krystalizacji. Nasycony roztwór octanu sodu po wystygnięciu tworzy roztwór przesycony. Jest w nim więcej rozpuszczonej substancji niż w roztworze nasyconym, co było możliwe poprzez powolną zmianę jego temperatury. Roztwór taki jest niestabilny i dąży do tego, aby pozbyć się nadmiaru substancji właśnie poprzez krystalizację. W naszym przypadku krystalizacja nie zaszła gwałtownie. Myślę, że powodem jest to, że roztwór nie był bardzo mocno przesycony. Dopiero gdy wymieszałem te dwa roztwory ze szklanki i ze zlewki, ta krystalizacja ruszyła. Krystalizacja octanu sodu to proces egzotermiczny, czyli taki, w którym wydziela się ciepło. Wyraźnie czuję, że zlewka jest dalej ciepła. Teraz wracamy do tężni. W soli możemy wyhodować kryształy, również bardzo ciekawej postaci drzewa. Do jego wykonania będziemy potrzebowali nożyczek, wyciętych drzewek z tektury, na przykład z ostatniej strony z bloku technicznego, na podstawie szablonu, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem, nasyconego roztworu soli w wodzie i jakiejś miseczki pojemnika,
której nasze drzewko będzie mogło rosnąć. Gdy mamy już wycięte drzewka, musimy jedno z nich naciąć od góry, mniej więcej do połowy wysokości. Warto ten otwór zrobić troszkę szerszy, by tą tekturę było łatwiej jedną w drugą wsunąć. Natomiast drugą połówkę drzewa przycinamy do połowy wysokości, ale jednak od dołu, nie od góry. Tak przygotowane połówki wsuwamy jedna w drugą. Mogę nalać solanki do mojego pojemnika i umieścić wewnątrz moje drzewko. I teraz potrzebuję tylko 7 do 14 dni, aż ono wyrośnie. Mamy tyle czasu. Kartonowe drzewko będzie nasiąkało roztworem soli w wodzie, jednocześnie znacząco zwiększając powierzchnię parowania wody. Wraz z upływem czasu woda będzie odparowywała, drzewko będzie zasiągało kolejną z miseczki, a na gałązkach będzie się osadzać skrystalizowana sól. Ważne jest, by to drzewko do rośnięcia umieścić w jak najcieplejszym, jak najbardziej suchym i spokojnym miejscu. Tak wygląda moje drzewko, które przez tydzień trzymałem na strychu. Jeżeli będziecie chcieli pochwalić się waszymi drzewkami, wrzucajcie zdjęcia na Instagrama. Pamiętajcie o hashtagach naukowiej i Cogiteon. To wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Wpadajcie do tężni, wpadajcie do kopalni, wpadajcie na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera i co jeszcze mamy? I na naszą stronę internetową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Naukowej Ja w podróży.